Witam was serdecznie. Czekajcie, tylko ściągnę garnek. Zimny dzień, dlatego tak mocno ubrany. Bardzo rzadko mam okazję opowiadać wam o małych motocyklach, o małej pojemności. Krótko mówiąc, małe pojęcie względne, tak? Ale 125 pojawiała się w naszych programach tylko wówczas, kiedy opowiadaliśmy o jakimś polskim pojeździe. SHL, WFM-ka, WS-ka. To wtedy były te pojemności. Zwykle popularnością cieszą się te motocykle, które mają dużą pojemność. Powiedzmy tak, od tych 250, nawet 350 w górę. Niemniej jednak, za sprawą zmiany przepisów, które nastąpiły, prawo jazdy typu B, czyli upoważniające do prowadzenia samochodów, upoważnia nas w tej chwili do prowadzenia również motocykli w klasie do 125 cm włącznie. I ta zapomniana grupa pojazdów, a przecież tych pojazdów było najwięcej, Niemcy przed wojną produkowały pojazdów z silnikami Zachsa, olbrzymie ilości sztuk po to, żeby zaspokoić rynek, rozbudzający się rynek. Żeby go zaspokoić, produkowano tego olbrzymie ilości. Tych motocyklów było niezwykle wiele firm. Encyklopedia dotycząca marek przedwojennych motocykli niemiecka to jest około tych 150 stron grubości. Dlatego tak dużo, że to było bardzo prosto składać motocykl pod swoją nazwą. Wystarczyło kupić gotowe elementy u Victoria, u Zachsa, u innych firm produkujących te rzeczy, żeby składać własne motocykle pod własną nazwą. Czyli to była olbrzymia grupa pojazdów, które z uwagi na to, że są małej pojemności, że nie są zbyt spektakularne, były mało interesujące dla was, oglądających nasze programy, i dla nas, ponieważ nie było rynku zbytu na nie. Niemniej w naszych magazynach, w magazynie Oldtimer Bazaru, tego typu maluchów, ślicznych maluchów, francuskich, niemieckich, jest dosyć dużo i jest mi bardzo miło, że akurat te pojazdy znajdują w tej chwili na tyle duże zainteresowanie, że będziemy mogli o tym opowiadać. Dzisiaj pokazujemy wam jako pierwszy, najbardziej taki użytkowy, bo akurat MZ-ki w tej chwili typu TS cieszą się olbrzymą popularnością, bo były produkowane właśnie w kategorii 125 cm3, czyli mają swoją drugą młodość. I dzisiaj kilka słów o tym wspaniałym, z punktu widzenia ergonomii, eksploatacji, pojeździe, który kiedyś był obiektem marzeń, wymagał tego, żeby mieć układy w polmozbycie, żeby go kupić, a dzisiaj jest dość popularny, bez żadnych układów, można kliknąć kilka guzików w internecie i na dowolnym portalu znaleźć taki motor i się nim cieszyć. MZTS to było marzenie. To było marzenie za sprawą dwóch rzeczy. Pierwsza, nie każdy miał pieniądze na to, żeby sobie to sprawić, a druga rzecz, nie mniej istotna, żeby sprawić sobie taki motocykl w latach 80. trzeba mieć było chody w polmozbycie, żeby go stamtąd pozyskać w którejś dostaw. I teraz te lata 80. to są lata, w których ja jestem zafascynowany motocyklem tego typu. Nie mam takich pieniędzy, żeby sobie taki motocykl sprawić. Zdecydowanie muszę pozostać przy eksploatacji Junaka. Opowiadałem wam już o tych rzeczach nieraz, w związku z tym nie będę do tego wracał. Opowiem wam teraz, żeby naświetlić, w jaki sposób powstaje tak doskonała konstrukcja jak TS-125. Opowiem wam odrobinę o tym, jak były produkty, jakie motocykle typu 125 wychodziły z Chopał z zakładów produkcyjnych, bo MZ-ka to jest motocykl produkowany w Chopał. Dwa słowa historii, o której już nieraz opowiadałem, ale tym razem w skrócie. Jargusen przyjeżdża do Niemiec, jest to duński konstruktor, powstaje firma DKW, rewelacyjna firma DKW, która wytwarza doskonałe motocykle, rozwija się aż do czasu wojennego. W 1939 roku DKW to jest naprawdę potęga. Co się dzieje po wojnie? Po wojnie Chopał zostaje po wschodniej stronie, czyli zostaje w rosyjskiej strefie okupacyjnej. Tym Chopał najpierw jest łapanka, trzeba znaleźć konstruktorów, trzeba znaleźć technologów, trzeba znaleźć pracowników, robotników, którzy będą produkować motocykle, i rzeczywiście rozpoczyna się produkcja. W 1950 roku wychodzi z sal produkcyjnych motocykl, którym wtedy nosi jeszcze nazwę IFA. IFA RT-125, ten motocykl ma 4,7 konia mechanicznego, rozpędza się do 70 km na godzinę, jest dobrą konstrukcją, no bo wzorowanym na przedwojennym RT-125, czyli silnik jest wyjątkowo dobry, w związku z czym nie jest bezawaryjny. Na bazie tego motocykla rozpoczyna się
no, rozpoczyna się w Niemczech motoryzacja, masowa motoryzacja. Ten motocykl w 1954 roku przechodzi pierwszą metamorfozę. W jego silnik moc dostaje, ta moc jest podniesiona do 5,5 konia mechanicznego. W 1956 roku pojawia się już w nowej nazwie, już nie jest to IFA, tylko jest to MZ RT 125/2. Ten motocykl łamany przez 2 znów ma wyższą moc silnika, to już jest 6 koni mechanicznych mocy. Dalej 75 km na godzinę podawany jest jako prędkość maksymalna, ale są zdecydowane lepsze przyspieszenia tego motocykla, lepiej się jeździ, jeśli chodzi o trakcję na tym pojeździe. Te wszystkie pojazdy, które schodzą z taśm produkcyjnych, czyli IFA RT125, IFA RT125/1, MZ RT 125/2, mają 3-biegową skrzynię biegów, ale ich następca, wprowadzony w 1959 roku i produkowany do 1962 roku, MZ RT 125/3, ma już nie tylko mocniejszy silnik podniesiony do 6,5 konia mechanicznego, prędkość w związku z tym wzrosła do 80 km na godzinę, ale ma 4-biegową skrzynię biegów. Nowoczesność. To jest nowoczesność. Rzeczywiście w tamtych czasach są to wspaniałe maszyny. Są to maszyny, które pozwalają na rozwój motoryzacji w Niemczech Wschodnich. I teraz w tym 1962 roku pojawia się nowa idea wśród konstruktorów. Wchodzą motocykle, które są ogólnie nazywaną serią ES. I od tego modelu, od tego momentu, czyli od 1962 roku, te motocykle stają się motocyklami marzeń. ES, czyli ein Zylinder, S to jest od Schwinge, czyli jednocylindrowe z zawieszeniem na wahaczu. Wahacz jest podparty na 2 amortyzatorach z tyłu. Jest to duża nowoczesność. Przy czym zwróćcie uwagę, że ten ES w stosunku do tych wcześniejszych RT różni się też przednim zawieszeniem. Zamiast przedniego zawieszenia teleskopowego, tak jak był w RT, mamy tutaj wahacz. Z tyłu wahacz, z przodu wahacz. Wahacz z przodu ma swoje zalety. Jeśli chodzi o jazdę, jest niezwykle elastyczny, wygodnie się na tym jeździ, wspaniale ten motocykl faluje, ale z drugiej strony ma wadę, o której nieraz Wam opowiadałem. Wada polega na tym, że tego typu zawieszenie dostaje te luzy boczne i ciężko jest utrzymać kierunek na wprost. One wężykują. Pojawiające się luzy w tym zawieszeniu powodują to, że koło nie trzyma się stabilnie pionu, że ono wybiera ten kierunek tak trochę faliście. Czyli mamy motocykl tej serii ES, który ma z przodu tchany wahacz, z tyłu też wahacz, tyle tylko, że wleczony. Ten motocykle mają też jeszcze jedną wspaniałą zdobycz. Zamiast smarowania 1 do 25 mieszanków, stosowana jest 1 do 33. Nie każdy z Was wie, skąd ta zmiana. Ta zmiana to jest stąd, że konstruktorzy wpadli na tego typu pomysł, że po co smarować łożyska wału korbowego główne mieszanką, jeżeli można smarować te łożyska olejem, który jest we wnętrzu, w bloku silnika sparu i również skrzyni biegów. To jest doskonałe posunięcie, czyli to jest posunięcie oszczędne ze względu na to, że tego oleju przepalamy mniej, no i skuteczne, bo rzeczywiście te łożyska długo żyją. Te motocykle, RES, z tym zawieszeniem z przodu, z tym wahaczem pchanym, po pewnym czasie ta moda się nudzi. Także w 1969 roku pojawiają się 2 nowe motocykle. Nowe motocykle, choć jeden wizualnie jest praktycznie tak samo podobny do tego ES-a, o którym mówiłem, nazywa się ES 125/1. Zmiana polega przede wszystkim na tym, że dostaje nową moc silnika. Silnik ma już 10 koni mechanicznych, rozpędza się do 100 km na godzinę. Pojazd jest dobry, dynamiczny, wspaniale się na tym jeździ właśnie ze względu na tą podwyższoną moc silnika. A ten drugi to jest pierwsza jaskółka nowości. Na czym polega to? Ano polega to na tym, że wpadli już konstruktorzy na ten pomysł, że to zawieszenie z przodu, ten wahacz pchany nie jest najlepszy i z powrotem wraca teleskop, czyli oznaczenie już jest nie ES 125/1, tylko jest ETS 125. To te w środku w nazwie to jest od teleskopem i to jest motor, wskazówka, że motor z przodu dostał zawieszenie na teleskopach. Motocykl odnosi olbrzymie sukcesy, na tyle duże sukcesy, że już w roku 73 robią jego następcę. Tym jego następcą jest właśnie ten motocykl, o którym dzisiaj opowiadam, czyli TS-125. I ten TS-125, to co ma wyśmienitego, to zawieszenie przednie, doskonały teleskop i ten śmieszny garbaty zbiornik. Czyli wizualnie ten motocykl TS od tego ETS różni się zbiornikiem, no i przednim
zawieszenie. W 76 roku to zawieszenie jeszcze zmienia postać. Ten, który dzisiaj oglądacie, jest wyprodukowany już po roku 76. W związku z tym te teleskopy, które widzicie, to już są nowoczesne, znane nam współcześnie teleskopy. Tak więc mamy doskonały motocykl o wspaniałej trakcji, doskonały do jeżdżenia. Chcę Wam zwrócić uwagę na to, że następna zmiana nastąpiła w roku 85. W 85 roku wprowadza się na bazie doświadczeń, które zdobyły TTS-y, nowy model, to jest ETZ-ka. Ha, marzenie w 85 roku jeździć na ETZ-ce. Co jest nowoczesnego? Nowoczesne jest zawieszenie silnika elastyczne. To jest najważniejsza rzecz. Elastyczne, nie przenosi drgań na pozostałe części nadwozia. Pięciobiegowa skrzynka przekładniowa. Doskonale zsynchronizowana z sprzęgłem. Ze sprzęgłem to jest tak, że te motocykle do modelu ETS sprzęgło miały tak samo jak prądnice, czyli prądnica po jednej stronie wału korbowego, sprzęgło wirujące wraz z wałem korbowym po drugiej stronie. Natomiast ETZ-ka sprzęgło z wału przenosi na wałek odbiorczy na skrzyni biegów. To jest taka zmiana, jeżeli chodzi o wnętrze silnika, tak? Czyli ta nowoczesna konstrukcja tego sprzęgła na wale korbowym w 85 roku w nowych motocyklach ETZ przestaje być na tyle interesująca, że konstruktorzy decydują się na zmianę. Silnik w ETZ-ce nie tylko, że jest zawieszony elastycznie, ale jeszcze jedna ważna, istotna rzecz, on jest zawieszony w otwartej ramie. Czyli nowoczesna rama, konstrukcyjnie nowoczesna rama, w tym TS-ce to jeszcze widzicie, że rama przednia jest zamknięta, jest zrobiona z profili stalowych, profile stalowe, złączone lewy, prawy, połączone ze sobą. Nowoczesna, fajna rama, ale zamknięta, natomiast ETZ-ce mają tą samą ramę otwartą. Czyli jest to już super fenomenalny motor. I teraz, skoro już znamy tą historię, jak to w czasie przemieszczało się, w jaki sposób to ta produkcja postępowała i zdobycze techniki w jaki sposób postępowały, kilka słów opowiem o jeździe tym motocyklem. Tak jak przed laty, w latach 80. był to obiekt marzeń, tak dzisiaj można powiedzieć, że jest to motocykl, który spełni wszystkie Wasze wymagania dotyczące poprawności konstrukcji i wymagań związanych z bezpieczeństwem jazdy. Proszę Was, ten motocykl, mimo że to są lata 80., prowadzi się tak samo jak współczesne pojazdy. Jeżeli w zawieszeniu mamy wyeliminowane luzy, a bardzo łatwo jest je wyeliminować, no bo przedni teleskop, jeśli chodzi o naprawę, wydatek w granicach 700 zł i mamy zrobione nowe prowadzenie w przednim teleskopie. Jeżeli chodzi o tylny wahacz ciągniony, tam jest bardzo łatwo to serwisowanie, to jest jakiś koszt 300 zł i też mamy załatwioną sprawę. Wystarczy zrobić te dwie rzeczy, czyli poprawić przód i tył, wyeliminować luzy i mamy rewelacyjny sprzęt do jazdy zarówno po mieście, jak i turystycznej. Motocykl od strony silnika, jeżeli chodzi o jego remont kapitalny, jest prosty, jest łatwy w remontowaniu i mało tego, jeszcze do dzisiaj są dostępne oryginalne części, tak, żeby ten motocykl odrestaurować na oryginalnych częściach. Jeżeli chodzi o zawieszenie, nie będę się powtarzał, jest doskonałe. Czyli mamy dwie najważniejsze rzeczy, które są potrzebne do tego, żeby mieć satysfakcję z jazdy pojazdem. Wspaniały, elastyczny silnik o mocy, która pozwala nam na to, żeby przekroczyć barierę 100 km na godzinę i doskonałe zawieszenie pozwalające na to, żeby tą prędkość przekraczać bezpiecznie, żeby jeździć na tym motocyklu pewnie. Hamulce w tym motocyklu, zresztą jeśli chodzi o tę drogę tych motocykli 125 produkowanych przez IFE, potem MZ, no to mamy błyskawiczny rozwój. Już ostatnia wersja MZ RT125/3 już miała pełnopiastowe hamulce bębnowe. A ostatni model, który wymieniłem w tych szeregów, tych 125, czyli ETZ, z przodu już ma hamulce tarczowe. Także motocykle są naprawdę dobre, są bezpieczne i jeśli mógłbym jakikolwiek pojazd zabytkowy polecić, jeśli chodzi o jeżdżenie w tej klasie do 125 cm3, to MZ-ka będzie nim na pewno. Zwłaszcza, że większość tych MZ-ek, a praktycznie można powiedzieć, że prawie wszystkie, bo wszystkie wyprodukowane do 89 roku, można zarejestrować nawet wówczas, kiedy nie macie na nie absolutnie żadnych dokumentów, a pozwala na to ustawa, która zapewnia to, że motocykle zabytkowe, a właśnie takimi motocyklami są te wszystkie MZ-ki, mogą być rejestrowane
bez jakichkolwiek dokumentów pochodzenia tych motocykli. I w tym, jeżeli byście byli zainteresowani, nasz Oldtimer Bazar jest w stanie Wam pomóc jako rzeczoznawca, jako specjalista z tej branży. Jestem w stanie zawsze przygotować Wam dokumenty umożliwiające zarejestrowanie tego typu pojazdów. Także serdecznie zapraszam wszystkich użytkowników MZ-ek do korzystania z dwóch rzeczy: z napraw w naszej pracowni w Oldtimer Bazaru i druga sprawa, z możliwości zarejestrowania dzięki możliwościom, które ustawowo zagwarantowane są w naszym kraju już od kilku lat. Zapraszam Was serdecznie, jeżeli będę Wam kiedykolwiek potrzebny.